Co żeś się tak wypiął? Spacer farmera, ale nie w moim wydaniu. Chciałeś po prostu mnie drzwiami potraktować, przyznaj się szczerze. Komu w drogę, temu trampki. A wy macie trampki, więc idziemy. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj jedziemy do Bornego Sulimowa. Będzie trochę urbexu, będą miejscóweczki na dziko i będziemy my. Także jak macie ochotę zostać, to zapraszamy. Co żeś się tak wypiął? Cześć. Cześć. Nasza ulubiona stacja. No. No, słuchajcie. Dzisiaj testujemy nasz nowy zbiornik, który kiedyś wam testujemy? Tak, no, czy w ogóle go podniosę, nie? Ale... A że testujemy ciebie w takim razie, a nie zbiornik. 35 kilo! Testujemy ciebie, a nie zbiornik. No tak. No ale podniosłeś, także jesteś twardziel. No i daleko nie trzeba nieść. Daleko nie zaszedłeś z tym. No nie. Spacer farmera, ale nie w moim wydaniu. A co to jest spacer farmera? To właśnie takie noszenie ciężarów. Aha, okej. Okay. Aha, że ten Pudzianowski tak spacerował, tak? Tak, tak. Pudzianowski troszeczkę inaczej wygląda niż ja. No niższy znaczy, ja jest. Troszeczkę inaczej niż niższy jest. Przepraszam, tak zasłaniam tutaj. Chciałeś po prostu mnie drzwiami potraktować, przyznaj się szczerze. Nie, nie. Nie? Poukładać. Nie dzisiaj. Mamy tyle rzeczy, słuchajcie. Takich luzem wziętych, że... Naprawdę. Trzeba poukładać trochę tutaj. Dobrze, proszę bardzo, nie krępuj się. Okej. Okay. Przejechaliśmy w takie fajne miejsce. Jesteśmy w miejscowości, znaczy jesteśmy w Bytowie. W miejscowości Bytów. Kiedyś z Magdą jak jeździliśmy na motocyklu, to przyjechaliśmy sobie na romantyczną randkę motocyklem. Na takie fajne miejsce, które zaraz wam pokażemy. No i chcieliśmy też Matyldzie pokazać, gdzie mama pierwszy raz też prowadziła motocykl, jadąc tutaj. Nie w tym miejscu, tylko jadąc tutaj, także super. No, a miejsce jest takie, zobaczcie, przyjechaliśmy samochodem, tam za nami jest jakieś osiedle, ale tak naprawdę tutaj jest bardzo dużo miejsca i tak na upartego można by było nocować, nie? No, ale my tu nie będziemy nocować, bo jedziemy w inne miejsce docelowe, ale pokażemy wam, dlaczego się tutaj zatrzymaliśmy i zrobiliśmy tutaj sobie taką małą pauzę. Także idziemy wam to pokazać. No, jeszcze idziemy cały czas. Wchodzimy w taki... Słucham? Strasznie daleko. No. Jakieś raptem 150 metrów. Boże święty. No, a teraz pies. Gdzie pies? Taki duży. A, to, Jezu, a nasz piesek, pies. Zobaczcie, jest tak ładnie obcięty. Magda wczoraj ją ogoliła. Bo już ciepło się zrobiło. Więc... I teraz jest zimno. I chodzi jak na obcasach teraz. Tak. Nasz pies, jak jest moc krótko ostrzyżony, to się staje zupełnie innym człowiekiem. Psem. Ona się wtedy staje człowiekiem innym. Ona się wtedy staje szalonym psiakiem, a jak jest... Ubywa jej tak ze 3-4 lata tak, od razu. A jak jest zakupiona, to trochę inaczej się zachowuje. Ale zobaczcie, już jesteśmy. Tak, my już jesteśmy, my już widzimy i też wam to pokażemy. Matylda, jak myślisz, ile to ma wzrostu? Ten most? Od podłogi. Jak ci się wydaje? 20? No, naprawdę? 20. Brawo, brawo dla tej pani. Masz miarkę w oku. No. Ale jak my tutaj przyjechaliśmy kiedyś... To miał mniej. To tyle samo pewnie miał, tylko że on był w gorszym stanie. Tak, teraz jest odrestaurowany. No właśnie to też jest cała historia. On w którymś momencie upadł na zdrowiu. I miał w ogóle kaszelek. On... Słucham? Miał kaszelek. Bardzo długo służył jako kładka tutaj, nie w tym celu został postawiony, to zaraz wam wszystko powiem, ale właśnie ta kładka została zlikwidowana w momencie, kiedy podupadł na zdrowiu, a w ogóle to jest most kolejowy, który łączył takie stare trasy niemieckie, czyli w sumie jeszcze Prus, zbudowany pod koniec XVIII wieku. 2 lata trwało, Mati, wiesz? Niedługo, nie? Jak na taki most.
I legenda głosi, że w jednym z tych filarów został jeden robotnik zamurowany, bo w wypadku zginął i jeden z włoskich robotników został tutaj zacementowany. To jest tylko legenda, więc się nie przywiązujemy. Ale czemu został zacementowany, to by ciała nie wywieźli? No właśnie nie wiem, to by trzeba było budowniczych zapytać, dlaczego już taka decyzja została podjęta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też legendy głosiły, że w ogóle na nim nigdy nic nie jechało, nic nie przejechało przez niego. Ale to nieprawda, bo stare dokumenty kolejowe mówią, że jednak tak, on był użytkowany, co prawda tylko przez parę lat, ale był użytkowany. I był też taki moment, że służył jako most, którym jeździły samochody w latach 80. Tylko taki zwykły most. Tylko, że niestety, ponieważ był w coraz gorszym stanie, tego wyłączyli z ruchu. No i takie ciekawe miejsce, nie? Bardzo ładne, urokliwe. Super. No, dojechaliśmy na miejsce. Stajemy w takim miejscu, przyświetlam sobie latarką. Pewnie nic nie widać, bo jest w pół do 12. My idziemy teraz już spać. Pokażemy wam jutro, jak to wygląda, gdzie jesteśmy, gdzie dojechaliśmy. My idziemy spać, a wy to za chwilkę zobaczycie, jak zostaniecie z nami. Dzień dobry w nowym dniu. Dojechaliśmy nad jezioro. Jesteśmy nad jeziorem Pile. Pięknie tu jest. I stwierdziliśmy, że robimy śniadanie pod wiatą. Na zewnętrzu. Na zewnętrzu, dokładnie. No, fajnie tutaj jest. No. Tam jest taka wyspa. I tak słychać ptaki, jakby normalnie tam się kłóciły strasznie. No, no. Super, naprawdę. No, rewelacja. Ptaki zrobimy zrzutę. Ptaki nas obudziły. Obudziły, tak, tak. No ale to fajne, no taka pobudka, no to rewelacja. Tutaj, zamiast budzika. Tutaj jest taka nasypana plaża też. Fajna. Tak. Bo to jest tak. W ogóle plaża miejska. To jest miejsce przy plaży miejskiej, to się tak nazywa. Miejscóweczka. Zrobimy oczywiście GPS-ka, nie? Tak, ja tutaj też z góry pokażemy, jak to wygląda. Dronem polecimy. A jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Ola, Krzysiek. To jest chyba to miejsce, nie? Napiszcie, czy to jest to miejsce. Bo jak rozmawiałam z Olą i z Krzyśkiem, to mówiła o takim miejscu, że właśnie są wiaty i że są ławeczki i że jest parking, że trochę krzywo jest. Więc w sumie wszystko się zgadza. No my dzisiaj trochę mieliśmy krzywo. Nawet nie chciało nam się podstawiać nic pod koła, żeby było okej. Okay. Jakoś daliśmy radę. Z górki spaliśmy. Ja w którymś momencie dotykałam stopami ściany i stwierdziłam, że Jezus, chyba się van skurczył, no bo ja raczej nie urosłam. Ale się domyśliłam, że się zsunęłam z poduszki. A nie było tak źle. Nie, było okej. Okay. Byliśmy zmęczeni wczoraj, już nie chciało nam się nic tam rozstawiać. A poza tym, no tutaj ludzie już jak przyjechaliśmy, to już ludzie spali, więc też nie chcieliśmy jak najszybciej zgasić silnik światła, żeby też nie przeszkadzać. Nie? I w takich okolicznościach przyrody będziemy jeść śniadanko. Plenerowe śniadanko się robi. Samo się robi. No, tak. Tak. Jakaś wróżka robi. Robocik mały tutaj taki. Ale zobaczcie, jakie pyszności tu są. Specjalnie na ulubiona szyneczka mojego męża. Ręce są czyste. Czyste? Czyste. Obtarłam tutaj wszystkie stoły, ale generalnie czyste. Ale jest pięknie, nie? Ja właśnie przed chwileczką powiedziałem, że jest taka temperatura, takie lato, by wystarczyło. Takie 26 stopni, 20. 20, 22. Ja muszę zapomnieć, będziecie mieli więcej. Tam, gdzie jedziemy, prawdopodobnie. Jak się uda. Jak się uda. Ale jeszcze będzie nic nie więcej. Powiemy. Nie, no nie będziemy, jak to mówisz, spoilerować, tak? No. Ale to nie ja tak mówię. Już niedługo się dowiecie, gdzie jedziemy. Nie dać do słowa. Mamy nadzieję, że się uda. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. A mamy nadzieję, że się uda. To jest udo się uda, a to się udo nie uda. Okej. Dobrze, to my zaczynamy jeść śniadanko. Po śniadanku deserek. Tak, elegancko. No i kawusia. I słuchajcie, fajna sprawa jest taka, że my sobie tutaj jedliśmy śniadanie. My se tu gadu gadu. My tu gadu gadu, a kawka się robiła. Kawusia się robiła w wanie. No i teraz możemy sobie
właśnie kawusie nalać, także trafiony. Się sama nalewa. Sama się nalewa. Trafiony prezent od Ryśka. Jeszcze raz dziękujemy. To się sprawdza bardzo. Bardzo się sprawdza właśnie, chociażby w takich momentach. Ja lubię bardzo kawę, więc rano wstaję, nastawiam ekspres i się robi. Jest. Samo. Samo, nie? No, także jeszcze kawka i potem w drogę. Kamera, akcja. Klaps pierwszy. Klaps pierwszy? No, udało nam się wybrać w końcu do centrum Bornego. Sulimowa. Tak, dokładnie. No i co, Magda coś chce powiedzieć nam? Tak, chcę powiedzieć. Chcesz powiedzieć? O Bornym Sulimowie. Dobrze, to ja oddaję kadr mojej małżonce. Dzień dobry. Borne Sulinowo to jest miejsce, w którym na początku lat. Możemy iść wolniej, bo jedę tyłem. I zaraz będzie. I zaraz będzie wielkie boom. Zaraz. Dobrze, no. Może coś będziemy na owerce? Jakieś? Tak? Tam była. Tam jest. Tam jest. O, dobra, to za chwilę. Żebyś nie miał awarii. Zaraz wrócimy. Zaraz wrócimy, tak. No jesteśmy na owerce, tak, na wizji. Czyli klaps drugi. Klaps drugi, tak. Chcesz drugiego klapsa? Nie. Borne Sulinowo to była baza wojskowa, najpierw założona przez Niemców. W latach 30. XX wieku, czyli tak tuż przed wojną, zaczęło się tutaj, bo to były Prusy, tak? Tu się zaczął czas taki, że zaczęto właśnie budować bazę wojskową, były tereny militarne itd., itd. Bardzo fajnie to zagospodarowano, zresztą jak sobie będziemy chodzić, to troszeczkę zostały takie klimaty właśnie koszarów. W czasie wojny również byli tutaj Niemcy, natomiast w 1945 roku, kiedy zostaliśmy wyzwoleni od okupacji niemieckiej, Niemcy zostali troszeczkę tam zsunięci, tak, weszły tutaj wojska rosyjskie. I w momencie, kiedy Niemcy zazwyczaj jak się wycofywali z jakichś stanowisk, z jakichś miejsc swoich, to wszystko niszczyli. Natomiast tego nie zniszczono i to było takie zastanawiające, dlaczego oni tego nie niszczą. I uznali ludność, czy też właśnie tutaj wyzwoliciele, uznali, że chodziło o to, że oni mieli nadzieję, że tu wrócą. Podobno też tutaj jest coś niesamowitego, bo jest bardzo dużo tuneli podziemnych w tym Bornym Sulinowie. Z tym, że Niemcy tak skutecznie je schowali wejścia, że nie można ich znaleźć. Kiedyś, w latach 90. XX wieku, zrobiono badania radiostatyczne i okazało się, że jest na przykład stacja kolejki wąskotorowej pod ziemią, jest dworzec tej kolejki, są przygotowane tunele, w którym mogłyby jeździć czołgi. Też jakieś laboratorium znaleziono, ale to wszystko tylko w badaniach radiostatycznych, natomiast nie znaleziono wejścia do tych tuneli. I przypuszczenia też są takie, że w momencie, kiedy Niemcy się wycofywali, to wycofali się tymi tunelami. W Niemczech jest miasto bliźniacze, tak się to nazywa chyba, które wygląda tak samo jak to miasto i tam są tunele, więc zakładają wszyscy, że tutaj te tunele są. Nie było to tam wiadomo, gdzie są te wejścia? Myślę, że tak, z tym, że wiesz, to tutaj niekoniecznie te wejścia muszą być w tych samych miejscach. Ale no nie? To jak to jest miasto bliźniacze, no to może być, nie? No może być. Nie było pieniędzy, wiesz, Matylda, na to, żeby jakby kontynuować poszukiwanie tych tuneli, a tam mogą być bardzo ciekawe rzeczy. Też stwierdzono, że tam mogą być bardzo niebezpieczne rzeczy, jakieś materiały, wiesz, jeśli tam były laboratoria, to mogły być jakieś takie materiały groźne, niebezpieczne, więc stwierdzili, że może zostawmy. No i od tego 45 roku stacjonowali tutaj Rosjanie. Rosjanie to przejęli, wycofali się w 92 roku stąd, a teraz idziemy szukać takich miejsc historycznych, które tutaj są. Idziemy! I jesteśmy przy byłym kinie, bo tu kiedyś było kino w tym budynku, a teraz jest kościół. I te żerandole, które wiszą, tutaj, to, każdy z nich to jest 300 kilo. To jest po prostu wow. I do tego one zostały zabrane z domu oficera, do którego ruin sobie teraz będziemy szli. No i dotarliśmy. A ja już podjarana zaczęłam gadać. Te żerandole, które widzieliśmy w kościele, to wisiały tutaj, bo to jest właśnie dom oficerski. Oczywiście najpierw wybudowany przez Niemców, później zagrabiony przez Rosjan. 5000 metrów kwadratowych powierzchni, kino, biblioteka, salon fotograficzny, salon fryzjerski, dostępny tylko dla oficerów. No i generalnie
piękne miejsce. W którymś momencie planowano odbudować, teraz niestety jest w tym stanie, w jakim jest, jak widzicie. Przed stał kiedyś pomnik Lenina. Nie ma. Nie ma. No i co, spróbujemy tam zobaczyć, co się uda zobaczyć. I pokazać wam, jak to wygląda. Idziemy z Matyldą i z Mimi poeksplorować. Zrobić sobie urbex. Matylda znalazła dziurę, zionie chłodem. Tak, uwaga. Jest strasznie dużo szkieł tutaj i strasznie dużo dziur. Jest na rękach, bo może by nie się coś w łapkę nie Tak, biło. Jest dużo dziur. No zobaczcie. I kable są. Tak. No trzeba być tu ostrożnym, niewątpliwie. No. Pani kraju ucieczka? O, tu są jakieś zamurowane drzwi. Tam jest jeszcze na dole, zobacz Matylda. Ale czad. No tutaj już nam na głowę nic nie spadło. Co najwyżej możemy spaść do piwnicy. Tak. Są jakieś drzwi zamurowane. No robi wrażenie, co Mati? Tu są schody na Matylda. Nie namówisz mnie, żebym weszła po tych schodach. Nie, tutaj tylko, żebyś stanęła. Nie, nie, słuchajcie, w takich schody. Miejscach trzeba zawsze zachować tak. Rozsądek. I dalej nie. Tylko ja chciałam... Takie schody są kręcone, ala. Tak, tu jest klatka schodowa, nie? Od tędy. Trzeba pamiętać, że takie miejsca mogą być naprawdę bardzo niebezpieczne. Raz, że może coś spaść na głowę. Dwa, że możemy spaść piętro niżej. Więc chodzimy tylko w takich... miejscóweczkach, które robią wrażenie bezpiecznych. Nie, bój się. No jesteśmy od drugiej strony tej klatki schodowej. Zobacz tutaj, jak jest niesamowicie. Nie wiem, czy coś będzie widać. No przeolbrzymi obiekt. Gigantyczny. Gdyby to tak wysprzątali i umocnili stropy, to tak teoretycznie to mogło być miejsce odwiedzane. No, był pomysł taki, żeby to odnowić, ale chyba jednak spalił na panewce z lekka, co widać. Idziemy zaraz dalej. Thank you.
Proszę jesteśmy, bardzo. Jesteśmy przy tablicy informacyjnej dotyczącej willi Guderiana. Według tablicy spłonęła w 1990 roku. Ja wyczytałam u pani Elżbiety Dzikowskiej, że w 1985 roku. Generalnie spłonęła, to wiemy. I tak dyplomatycznym okiem mówiąc, spłonęła w latach 80. i 90. XX wieku. Dziękuję bardzo. Informacje są jeszcze takie, że podobno dwukrotnie przebywała w tej willi Ewa Braun, która była konkubiną, kobietą Adolfa Hitlera. No i generalnie tak to wygląda. I trochę nie wygląda jakby. No, no trochę nie wygląda. Mocno pozawalane. Totalna ruina, nie? No jest informacja, że na sprzedaż. Tak. Ale tak. Myślę sobie, że tu mógłby być problem w ogóle, żeby to ogarnąć, bo pewnie konserwator zabytków, nie? Byłby mocno zainteresowany, żeby tutaj uczestniczyć w tym. Może być. Renowacji. No ruina, ruina, nie? A, to jest korytarz, zobaczcie. Aha. No dachu już w ogóle nie ma. I zobaczcie. Na szczęście złotówkę znalazłem. Na szczęście. Znalazłem tutaj? Oj, Magda też coś znalazła. 5 groszy. 5 groszy. Nie, 2 grosze, przepraszam. 2 grosze. No i tak, zobaczcie. Tak to wygląda tutaj. Te deski to tak ledwo się trzymają. Ja tu wejdę kawałek pokazać. Ale... No jest to zrujnowane. Bardzo mocno. Tyle zostało z tych willi, tak? No i tutaj jest taki totalny bałagan, totalny chaos. Tak, kafelki tam w łazience prawdopodobnie. Jeszcze tutaj podejdę pokazać, jak to z tej strony wygląda. Ale o, no praktycznie nie wygląda. Czy coś chcesz jeszcze dodać tutaj? Do tego miejsca? Jest smutno. Okej, historia jest taka jakby różna, jeżeli chodzi o te miejsca, ale trochę smutno, że ta architektura tak popadła. Niszczeje, nie? No, bo to są no, ciekawe miejsca, tak? Fajne. Ja generalnie lubię architekturę starą. Więc mi jest zawsze smutno, jak widzę coś tak. W takim stanie, nie? No. Zgłodnieliśmy trochę, a dziewczyny poszły zamówić jedzenie. I zobaczcie, jaki numerek dostały. Żeby byli łatwi do znalezienia. Super. No ładnie. Jaki to jest numer? Przepraszam, jaki numer? Numer 2. Nie widać, no. Myślicie, że pan jak będzie przynosił, albo pani to zauważą ten numerek? Może być ciężko, nie? Właśnie tak. Dobra, to czekamy. Ile czasu? Będziemy czekać? Pani nic nie powiedziała. Pani nic nie powiedziała, okej. Okay. Ale to tam posprawnie będzie wyglądać. Tak? No to fajnie. A jesteśmy w ogóle u... Jesteśmy ani pensjonat. Tak to się nazywa. Tak. Tak jest. Proszę bardzo. Niedaleko od domu oficera. Tak, niedaleko domu na trasie. Tak, tak, tak. No już jest jedzonko. Jeszcze czekamy na ziemniaczki. I co my tutaj zamówiliśmy? Placek po węgiersku. Tak. Zestaw surówek. Porcje frytek i porcje takich ziemniaczków zapiekanych. Mhm. No i to wszystko wyszło 64 zł. Ziemniaczki jeszcze nam nie doszły, będą pewnie za chwilkę. Okej. Okay. No dobra, to zaczynamy jeść. Smacznego. No i są jeszcze ziemniaczki. Przybyły. My już troszeczkę zjedliśmy. Jak ci smakuje placek po węgiersku? Bardzo. Bardzo dobry, nie? 10 na 10. Suróweczki. Suróweczki super, ta jest fajna, te z kapusty czerwonej. Mhm. Nie wiem, co tam jeszcze jest, jak ona jest przyprawiona, ale jest super. No naprawdę, i tak zobaczcie, takim 3-4 porcjami. Ja jestem najedzony. No, a już naprawdę byliśmy głodni, bo dużo kilometrów dzisiaj zrobiliśmy. No, także jemy dalej. A rodzina najedzona, tak? Zadowolona przy tym. Dokładnie. Dokładnie tak. I teraz zobaczmy. Ta droga, którą idziemy, prowadzi do naszego samochodu, czyli tam nad to jezioro, nad którym stoimy w tej chwili. Wczoraj wieczorem, jak jechaliśmy, to nie nagrywaliśmy tego, no bo nie byłoby nic widać. Tak, bo było ciemno już. I taką drogą tutaj się jedzie. Po prawej stronie mamy boisko,
do gry w piłkę nożną. Tam dalej też jest jeszcze jedno boisko, chyba jakiś festyn właśnie stwierdziliśmy. Tak, bo tam są jakieś samochody. Dzieje. No, także podejdziemy, zobaczymy, co tam jest. Przy okazji, bo tak naprawdę idziemy tam i tak, i tak. No tak, tak. A niektórzy nawet jadą rowerem. Szkoda, że nie mamy rowerów, nie? No ale jeszcze będzie tak, że może będziemy mogli jeździć. No i już doszliśmy do tego drugiego stadionu. I zobaczcie, tutaj nie jest żaden festyn, tylko jest mecz piłki nożnej. Proszę bardzo. Chłopaki grają. Kibice są. Także wszystko jest jak należy. Okrzyki są. Jedna piłka jest na boisku. Sędzia jest. Wszystko dobrze. Ale no, jakie okrzyki. Sędziowie są. No, rewelacja. Słuchajcie, normalne jaja. Głośno chodzi silnik, bo klima chodzi. Pierwszy raz w tym sezonie chodzi klima. Ale słuchajcie, przyjechaliśmy, fajne miejsce znaleźliśmy. Magda znalazła super miejsce. Ale nie ma internetu tutaj. Nie ma internetu. A dzisiaj chcę oglądać ten mecz. A dzisiaj jest mecz i chciałem oglądać i nie wiem, co teraz zrobić. Czy może zmienimy miejscówę gdzieś? A to jest tak fajnie, bo tutaj są bunkry zaraz obok, jest tama zaraz obok. Więc może lepiej ci kupić bilet na mecz, taniej wyjdzie, wiesz, i jeździć w to i z powrotem. Nie wiem, i musi tutaj... Fajny motocykl przyjechał, tak. Nie, ale no nie wiem, musimy się zastanowić. Może nagramy ten mecz. Jak nagramy? Nie wiem. Albo tak. Zadzwonimy do nich, poprosimy, żeby zagrali w innym terminie. W radiu można posłuchać. Będziesz sobie wyobrażał. Żartowałem. Nie, musimy coś, jakiś znaleźć, jakiś kompromis. Znaleźliśmy internet, kompromis został osiągnięty. Krzysztof zadowolony. Kompromis osiągnięty. Mecz trwa. To może być na przykład? Mała co? Mała odklejka od rzeczywistości. A co to takiego? Odklejenie. Odklejenie się? Tak. Czyli na przykład jak odklejenie tapety? Tak. I wklejenie się w inny wymiar.